3, 2, 1, start. Ja się mam z tej strony Connor i to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj znowu DSO4, jak zwykle kontynuujemy, moi drodzy, nasz pucharek świata. Jesteśmy świeżo po Rowerze. Tak? Nie, przepraszam, przecież jeszcze nie jesteśmy. Aha, bo nie mieliśmy. A mieliśmy już konkurs indywidualny? Nie, to nie to. No mieliśmy, okej. No to nie. To będzie dzisiaj. Ale jeszcze musimy zrobić konkurs indywidualny z Roweru. Na tej planicy. No cóż, no. Coś trzeba zrobić. Muszę naprawdę powiedzieć. No, bardzo słodko sobie, że na Muminowa. Nie wiem, co się bili raczej, ale muszę ten konkurs jednak wyrobić. Musi ten konkurs ogólnie być. O. Ocie, zacząłem ładnie. O nie! No nie! Kuba. Wiedziałem, że Kuba za wielkiej wysokości podchodził, a szkoda. Oj, ale blisko ta czerwona linia. Moi drodzy, Konrad Jankowski. Gry kończyły 204 metry, czy tam trudne. Skoczył mnie wtedy bardzo Konrad, ale teraz słabił się. On ogólnie nie lubi zbyt piloty. Trema Smurańka. Tutaj raczej żaden z naszych się nie zakwalifikuje. Musi ktoś pokonać tego człowieka z upadkiem, no w końcu. To się udało się komuś. No ale kurde, no Olek skoczy bardzo ładnie. Macie kot. Uzna dobrze Wickersum backhand. I on niestety jednak zepsuł ten skok, bo wystraszył się na dwa nogi. Dawid Kowalski, zobaczmy, 181,5 metra. I to chyba dzisiaj ukończymy odcinek. Co ciekawe, jak będą na lotach, na mistrzostwach świata w lotach nacieńskich, bo nas skaczą, oj, pewnie słaby, na pewno medal wyzwędzimy. Oj, Dawid zatakowa pierwsze. No przegrał z Clemensem o 4 metry krócej. Pies Żyła, 181,5 metra dalej, żeby prowadzić on z lotnikiem. Jednak ten nie, no, już nie pokazuje swojej lotniczej formy. Ale teraz, ajajajajaj! Ale rybnął, jeszcze, nie, jeszcze raz, moi drodzy, nie. To był dziwny konkurs, to było dziwne. Nie to. Nie to, co ja robię. Kurde. Dobra, teraz wszystko już na pewno będzie dobrze. Spokojnie. Zabijam. Nie pomyślałem. Nowy rekord, kurde, Kazachstanu. Ciekawe. Bardzo. Olek. Olek ładny nawet. 183 metry. Kuba. Będzie gorzej od Olka. Nie, dalej 190. Ale Konrad Jankowski. Mówi na 209, nowy rekord. O, był ten rekord Marata Żaparowa. Och, Konrad! O ja cię! Brawo, Konrad! No! Ale przepraszam, bo myślę, Konrad mówił w wywiadach, że coś jak, że lubi ogólnie loty. On woli loty, patrz, 109 mam. Aha, przecież tyle jest. On ogólnie lubi nawet loty, bo lubi skakać poza 200 metrów. No i to jest właśnie, proszę Państwa, jego nowy rekord życiowy, więc pobija ten rekord życiowy. Zatem mi ten Klema Smurańka, 208. Czyli jednak jakiś Polak wygrać się z srebrzanym Muminowym. I okazał się nim. Młodziuteńki Konrad, który debiutuje w roweru. Ojojoj, taki Klema Smurańka sobie totalnie radzi. O mój Boże, nawet 130 nie przekroczył. Takie skocznie to fatalnie. Macie, 208 metrów. Tutaj Konrad pewnie będzie w serii finałowej. Będzie punktował w tym jakże interesującym cyklu Rower. Maciek skoczył nieźle. 190. Dawid Kowalski, 208 metrów.
Dawid, daleko, daleko, Dawidek, daleko, skocz, proszę państwa, Dawid Kubacki, Dawid, brawo, pięknie, jest jednak trzecie, gorzej niż Dawidzie, i odżyła 28. Piotrek, lubisz te loty, no pokaż to. No Piotrek nie czuje się w formie. No Piotrek nie ma formy, no nie umie jakby. I nie ma takich form, że po prostu, no wiecie, lat. Stefan Kula, o nie, Kamil 100. Te kurde prawie identyczne stroje. Już narty, tylko narty ich zmieniają, muszę to zmienić. Lecz Stefan Kula, brawo, brawo Stefan. Pierwsze miejsce. Brawo Stefan, no i Kamil 100. Kamil, teraz się skup! Oh my god! Jest! Co ten Kamil zrobił? Proszę państwa. No, trzech się dostało. Dostało. No Kamil oczywiście ostatni. Wow. Reszta to była Kuba. Kuba mało przegrał. Dobra, ważne, że coś tam się kurde wydarzyło. No to przynajmniej czek się dostało. Dawid Kubacki, 27. Uzyskał 200 metrów. Proszę ludzie. Udało mu się awansować, ale... arcymizerną odległością będzie miał drugi, będzie raczej ostatni. 151. Zabierzan Muminow. Ładna, Zabierzan Muminow skoczył dalej. Konrad Jankowski. Chciałby powiedzieć swój rekordziowy, żeby być liderem z 218 metrów. Konrada może stać, może nie. Ale Konrad chce bić, ale już nie pobije. 211 będzie na razie jego stały rekord, tu nie było. Stefan Kula. Teraz ostatni z naszych 24. Krócej od Konrada jednak, no te noty. Konrad musiał tam skakać na dwie nogi, przecież by tego nie ustał. Inaczej, o Stefan, brawo Stefan. Brawo Stefan. Drugi. Krócej z pierwszej. No, Stefan utrzymał się. Okej. Okay. No i row R wygrywa Ryoi Kobayashi. Musi być lepiej, kurde, bo tak nie może być. Mam dwa konkursy teraz, tak? W Willingenu. Willingeno. Czyli Willingen. Tak. No to pierwszy konkurs teraz. Teraz będzie drugi konkurs. No i to. No i będziemy drużynówka i drugi konkurs. Zabierzemy mimo w tym słabym skoku. Łama, tylko śnieży w tym Willingen. Jak taki. Lubi śnieżyć chyba na tym. O, jak cię, ole. Piękny skok Olka, no brawo, brawo Olek. Piękny początek. 141 kuby, no już. Olek taką poprzeczkę postawił, że tutaj to był skok na punkt. No. Kuba też nieźle, no ale nie wiem, czy to jednak Kuba, czy ten skok da Kubie punktować. Klemens Murańka. Numer czwarty, należy do niego. Ajajajajajajajaj. Oj, Klemens jest bez formy. Jestem naszym dobrym, to nie jest ta nasza dobra część. Przepraszam, Konrad Jankowski, no. Rekord życiowy na Vikersund. Czyli na dłużej skoczni pokażę. Wow, brawo Konrad, ale on bardziej... Szkoda za mamutami, ale bardzo ładna próba. I myślę, że ta próba da Konradowi dzisiaj punkty mieć tu w Willingen. Rozpocząć weekend Willingen z punktami. Maciej Kogwy na szóstym. Pewnie oglądać będzie drużynówkę. Ajajaj, co tam pan nie macie. Będzie naszym punktową. Dawid Kubacki, 141. Chciał, żeby prowadzić ostatni miejsce 30 i miał tylko punkt do Pucharu Świata, jak i do klasyfikacji Willingen 5. Fatalnie. I raczej tutaj na pewno punktów nie będzie miał. Piotr Żyła. No, Piotrek. Numer 8. Ajajaj, no Piotrek jest bez formy. Szkoda, że go tracimy po prostu. Ale na razie czwarty. Stefan Kula przedostatni naszych i Kamil 100.
Śnieży ten Widingen i śnieży i tak śnieży, śnieży ciągle. O matko, Stefan skoczy. No Stefan dzisiaj słabo. Nie będzie na razie punktował. I ostatni nasz Kamil, 141. No Kamilu. Po tym ostatnim miejscu, bo to była wpadka tam na Vickersuncie. No, już lepiej tutaj na Willingen. Oczywiście jest też turniej, przypomnę, Willingen 5. Chciałam przypomnieć łaskawie. No, nieźle, nieźle. 4 Polaków, o jednego więcej. Reszta niestety nie zapunktowała w dzisiejszych zawodach. No, Polacy oprócz Olka Zniszczowa grzeją drugą dziesiątkę. Niesamowite, 148 metrów Domena Prewca, 147 Ryja Kobajszego. No, no, ten rekord Domena Prewca, to dla mnie jest rekord. Nie, przypomnę, Adam Małysz jest tu rekordzistą. Nie. Nie, Robert Johansson jest chyba rekordzistą. Dobra, nie wiem. Ło matko, no to dzisiaj Kuba przegra z Michaelem Hajbekiem, on 140 metrów przeprowadził. Trzeba bardzo, bardzo daleko jak Kuba. Kuba, no niesamowicie! Niesamowicie! Myślałam, że mu się to nie uda. Ale się mu udało. I prowadzi Kamil Stoł. 27. Udało się Kamilowi punktować. Co w poprzednim konkursie było nie... Nie dało się tak zrobić. Oj, Kamil słabił się. Najgorzej skoczył Konrad Tenkowski. Znowu 26. Czy jak znowu zakończy? Na 26 będzie zacznie się jego chyba pensja 26 miejsc. Może, ale wydaje mi się, że tutaj raczej nie będzie. A może? Nie, 28 co najmniej. Olek zniszczył. I ostatni z naszych już, przepraszam. To jest ostatni. Teraz Olek, brawo! Brawo Olek! Jest pierwszy nawet, Exequus Etunus Jainene. I 15 miejsce, brawo. Kamil 130 dzisiaj. Ryoi Kobayashi dominuje. I Ryoi prowadzi, i Ryoi na spokojnie wygra. Kamil no. Ajajaj, fatalnie. No i teraz konkurs drużynowy, moi drodzy. Na Milenkopszansę, czy jak to tam się inaczej mówi. Uwaga, Willingen. Może tu Polacy w końcu się lepiej spiszą. 130 metrów Kuby. Punkt w tych pierwszych zawodach. Zawodach indywidualnych w drużynówce. Łoch, w drużynówce jest fantastycznie. W drużynówce jest to, proszę Państwa, fantastycznie. Ale jest dopiero 7 miejsce. No, ale on musiał to tak zrobić. Bo nie wiem, czy by udało inaczej. Na razie, wow, 147 taki i to. Dawid Kobacki, 117 metrów. Odpadza komputer, Dejek. Opali Kuba. Jak masz Kubuś? Dawid. Dawid też ładnie, na krócej od. Tutaj bardzo są ważne skoki. Jest 6 na, podnieśliśmy się. Bo jednak Dawid ładnie 4 i Kuba. I no, przepraszam, Piotr Szyła, 112,5 metra. Nie zepsuje, on nam nie zepsuje. Oj, trochę fanarta tam odjechała. 18, 17 od Austriaka. 7. Jeszcze Kamil. No i Kamil. No jak teraz Kamil skoczy, to drugi raz cię powtarzania. 127 metrów. Kamil nie najlepiej. Nie czuję jakby się w formie, chociaż. Chociaż bardzo ładnie. I tutaj powinien, moim zdaniem. Jest! Na 8 miejscu, proszę Państwa, na 8 miejscu wygrywamy. O, z przewagą. No nie małą, no, mamy przewagę, ale bardzo ładnie zaskakali. Bardzo ładnie spisali się Gregor Deschwanden, Simon Amon i Kilian Payer. Jednak wszystko zepsuł Andras Szyja, bo tutaj, proszę Państwa, trzeba oddać 4 dobre skoki. Jeśli jeden się zepsuje, to już jest bardzo trudno odrobić i... Czasem jak naprawdę się zepsuje, ktoś się nawet nie da nic odrobić. Nie ma co odrobić, ale na szczęście Polska kończy na 8 miejscu. Mamy punkty, bardzo się tylko powodu cieszę. Kuba wolno rozpoczyna.
No, już o wiele, wiele gorzej niż pierwszej. Nie, przedostatni, moi drodzy. Dawid Kubacki. To jest ostatni konkurs pocharowy. Będzie do Mistrzostw Świata w lotach. Ładnie. Brawo, Dawid. Dostała Momo. Polska na ostatni. Polska na ostatni. Jej, a Ipi odżyła. Zrobiła bardzo ładnie w pierwszej serii. Ajajaj. No dzisiaj ostatnie miejsce będzie dla Polski przepisane. Wręcz. Może, ale może siódme miejsce i tak będzie. 185 już. Pewnie jednak. Ale czekaj. Może się uda. Łoż, panie. Panie Stoku! Ale jest ostatnie. Ale piękny ten skok Kamila. Brawo. Brawo. Jest dziewiąty egzekwo z Rosją. Mamy razem z nimi po 200 punktów. No i ciekawe. Lot naciarskie. No dobra, no ale na razie ostatni konkurs taki parowy jakby. Ale te loty naciarskie też będą się liczyło paru świata. Drugi konkurs. No i co się stanie? Rozpoczyna z Sabidżan Mumino w Łoban. To słabi się. No i spokojniejsze te waruneczki. Warunki tutaj da się ładniej skakać. Oby wiatr tylko skoczkom dziś nie przeszkadza, żeby mieli dobre warunki. No kula pokazał ładny skok i może nawet da mu to awans. Olek zniszczał. Spójrzcie i schodzi daleko. Polski zawodnik. Olek, to jest to. To jest to Olek. Pierwszy Klemens. 139, a Mat krócej od metra 140. 3 metry dalej, tyle potrzebował Kamil Stoch. No, Klemens już. No i będzie na razie najgorszy z Polaków. Konrad Tymkowski czeka bardzo. Ostatnie miejsce, ale cieszę się jednak z tego skoku Kamila. Z tego awansu. Konrad Jankowski. 139 metrów, lecz no niestety sobie nie poradzi. Słowomir. Słabo, już masz raczej dzisiaj Konrad będzie bez punktów. Bez punktów macie kot. Ja sobie możecie słuchać cały Mira, bo leci kawa, czy on tam śpiewa. Uuu, brawo macie. Będą dzisiaj punkty. Na pewno, 140 skoczył. Niesamowite. Dawid Kubacki, 141,5 metra. Ładny skok Dawida, tylko no trochę jeszcze krócej. Mogło być trochę dalej. Piotr Żyła, 141 metra, żeby prowadzić. Fantastycznie! Brawo! 143, fantastyczny skok Piotrka Żyła. Dawan Kula, 144 metry. Metr krócej od zmiaru tej skoczni Willingen. Jak Stefan Krzywy wybicie. Może jednak będzie, ale skok ta punktka. I Kamil są w stacji naszych 144 metry. Ale piękny skok Kamila w drugiej serii konkursu drużynowego. Oby teraz też tak skoczył. Jest szansa na punkty. Aż tyle to nie było, ale czwarte miejsce. I jest bardzo ładnie, proszę państwa, tylko Konrad Jankowski się nie dostał. Fantastycznie, proszę państwa, fantastycznie. Szkoda Konrada, bo cała ekipa.
to przynajmniej kamień z torby napada. Bardzo się cieszę. To jest, to będzie o wiele, wiele lepszy konkurs. Proszę. Dla mnie Słoneńka. 29. Będzie rywalizował. Starał się powalczyć za 2 punkty i będzie dzisiaj miał 2 punkty. Na pewno. Jernej Damian był 30. Dawid Kowalski 28. Brawo! Stefan Kula 27, przepraszam. Znowu się krzywo wybił, ale większy skok to będzie 1. Na Clemens Eigner tutaj notami wygrał. Kuba Wolny 25. Będzie chyba drugi albo trzeci, albo czwarty. Kamil 137 metra. Już są te punkty Kamila, żeby być na 29 miejscu. Czyli trochę się odłączyć od tej reszty Polaków. No, ale to nie wyjdzie. Jest już ogromna strata Kamila. Tutaj raczej nie tego. Chociaż Kamil na razie ma troszkę tam punkt. Olek Wiecio 21. Trzeci numer startowy. Zrobił się już lepszy. No teraz bardzo ładnie. Pascal Kalin, Maciej. Maciej z numerem 6. Piękny skok pierwszej serii. 17. Trzymamy kciuki, ale... No trochę mu wyszło, ale mogło być jeszcze troszkę dalej. Dimitri Wasiliew i Piotr Żyła. 148 metra. Niesamowite. Ale jest. No jest fatalnie. Jest fatalnie. Jest Piotrek fatalnie. Wygrywa Domen Prewc. Polacy. Najlepszy Maciek 18. Generalka. O, tutaj raczej nikt nie będzie niżej. No to Kamil będzie co najmniej 30, ale mam inną wiadomość. Kompletnie inną. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich. Aha, a kto wygra Willingen 5? Znowu Willingen 5 należy do... To dobra naprawca tu nas. Ale teraz coś lepszego. Nie dość, że Planito 7 to Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich. Dwie bardzo ważne rundy. Kto wygra Planica 7? Kto będzie mistrzem świata w lotach narciarskich? Dowiemy się dzisiaj. Niezły skok zabierzona, mówiła Kuba Wolny. No, znowu jest ten drugi zawodnik. Pierwszy z naszych. No, poważ o tą odległość, bo te skoki są ważne. Też ważne do Planicy 7. Gdzie będziesz walczył? Pięknie. Ależ petarda Kuby. Petarda. 210 metrów już Olka. Petarda, moi drodzy. Naszego młodego zawodnika. O, już Olek nie będzie. O mój Boże. Fatalnie. Klemens Słoneńka. Powiedzmy, że nic mu się nie stało. Leci. Nie pięknie, brawo. Oj, mogę na dwie nogi. Szkoda. Konrad Jankowski. On lubi loty. Nigdy jego najdalszy skok na tej skoczni to 202 metry. Aj. Szkoda, bo może by powalczył. Do tego turnieju też ważne są skoki jednak. Dawid Kowalski 210 metrów. Teraz skoczy daleko i na tej nogi, to i tak ten skok będzie bardzo ważny. No, Mistrzostw Świata oraz Planica 7. Spóźni wybicie. Ale skok taki nie jest. Ale skok wcale nie słaby. Drugi. Maciej Kot. Oj, Maciek musi teraz. Maciek musi skoczyć dobrze, bo są dwa w jednym turnieje. No,
w lotach narciarskich nie może poważnie. No, to na pocieszenie może w trzeciej, czwartej rundzie powalczyć. O, to, że wygra. Że może to będzie medal. No, ale Planeta 7 już nawet ma zwycięstwo. Właśnie tym skokiem sobie pokrzyżował szansę na zwycięstwo w tym. Nie, Piotr Żyła. Z numerem 8. On lubi lotą. On jest trochę typowany jako faworyt, żeby zdobył medal, bo przynajmniej był mistrzem świata w lotach. I żeby mógł wygrać Planeta 7. Brawo, Piotrek. Piotrek pokazuje. No jednak nie było to aż tak daleko jak Kuba. Ale bardzo zeszła. Co, 120 metrów. Stefan Hula. To ostatni z naszych, bo ten Kuba naprawdę szokuje. Janusz. Dalej nie skakaj, upadę. Szkoda. Kamil, 210. Czy Kamil w końcu to będzie złoto? Mistrzostwa świata, bo tak ma na to dwie kolejki. Aj, szkoda. Tej kolejce sobie może nie poradzi, nie będzie może awansował, ale może drugiej się muszę. Teraz patrzymy, co ci zawodnicy robią. Oj, trochę nam zawodników, oj, trochę nam zawodników odpadło. Tylko trzech. Aj, szkoda. Bardzo szkoda tego wszystkiego. Smutne. Smutna wiadomość. No i tutaj Polacy tej kolejce nie będą wywalczyli medale. Chociaż Dawid Kubacki. Tutaj raczej Polacy, chociaż Boże, bo my pamiętamy ten pamiętny konkurs z FL Dawid z 27 Mistrzostwo Świata i wygrał dziś Dawid. Michel Hajbek, o wiele, wiele dalej, Piotr Żyła. Jeden z faworytów do wygrania mistrzostw. Planeta 7 może niekoniecznie. No to były, nie wiem po czemu akurat tak wskazywali wszyscy na niego, bo nie ma formy. I Kuba. Fantastyczny skok w pierwszej rundzie. Leć, Kuba. Obroń ten tytuł. To mu się nie udało, no. Ta pierwsza kolejka nie wyszła Polakom. Puste. Szkoda. Polacy pod koniec. Nie wygląda to dobrze. Oj, nie wygląda. Szkoda. Ale uwaga. Ostatnie zmaganie indywidualne. Planeta 7. Najpierw jednak drużynówka. Jednak najpierw drużynówka. Ciekawe, kto zdobędzie medal. Tutaj Planeta. Tak, moi drodzy, Planeta. Ciekawe, kto będzie tutaj, kto się okaże najlepszy. O, z tego 127, no. Kuba, no. Tu możemy oprócz indywidualnych wygrywać też drużynie. Jeśli Polacy będą dobrze skakali. Ale możemy nie awansować. Nieważne, nie myślmy o tym. Bardzo ładny skok Kuby. Ledwie się. Jednak 8. Jest jeszcze na razie awans. Dawid Kubacki. No, przydałby się taki daleki skok. Ale walki o medal, o zwycięstwo, no fatalnie Dawid, ojojoj, no i szansa w ogóle na was pozamiatana, chociaż może odrobimy, to nie wskazuje Polaków na podwyższenie, nawet można odrobić, oczywiście te dwa skoki. No ale takimi skokami, no to Polacy na pewno nic nie odrobią. Szkoda. Szkoda, że straciliśmy. No i Kamil na pewno coś zrobi. Zdrowie 100 lat mimo. No i Kamil na pożegnanie. Ja myślałam, że Polacy coś tu powalczą. O mój Boże. Co to miało być? Fatalnie. Medal złoty,
Japonia, złoty medal. Srebrny medal. Niemcy, brązowy, Norwegia. Aj, fatalnie. No i tak to wygląda. Puchar Narodów dla Norwegii. Polska 9, 200 punktów. Powiem, że to mogło być o wiele, wiele lepiej. Ale ważne, że tam są jakieś punkty. No dobrze, moi drodzy, no to Flight 7 Polacy na razie fatalnie. Przez naszych. Kuba Wolny. 32. No i rozstrzygnięcie Pucharu Świata oraz Mistrza Świata w lotach i Planicy Sen. Tyle wydarzeń. Zobaczymy. Ostatni konkurs. Co? Ważne, ważne te ostatnie dwa bardzo ważne skoki. Kuba, no odpal tą petardę, odpal tą petardę. Z tego cię znamy! Brawo! Znowu Kuba odpalił petardę. 28 olka. Dobrze, że Kuba odpala tą petardę, bo przynajmniej może chociaż dostanie się do 30 w tym turnieju Plańca 7. No, Olek nieźle. Olek nieźle. Olek przez 200 metrowe. Dobra, metry, ale dobra. Spokojnie, klem słoneczka. Wyczuł chyba, chociaż nie do końca. Tu mu odpadły narty. Oj, Klemens! Ajajaj. Szkoda. Szkoda, bo teraz stracił właśnie Klemens. Wszystko, całą przewagę. Już nie powalczy o nic. Ani w kolejce 7, ani mistrzostwa świata, ani świata. Konrad. Wal, Konrad, jesteś tym młodym wilkiem. Lubisz, mówiłeś loty, no i teraz słabnie. Jest 200. Może Konrad uda, może Konradowi się uda awansować. Maciej Konrad. Jeszcze to ważne sto do całych tych trzech ważnych imprez. No niestety. No tu Maciek sobie zagrzebał wszystkie szanse. I na Mistrzostwa Świata w lotach. I Plańca 7. I Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Szkoda Maćka. Nie powiem, jak mi bardzo. Dawid Kubacki jest na rang 7. On tego trofeum jeszcze nie posiada. Ale on może dzisiaj go zdobyć, bo kolejna szansa, przypomnę, za 2 lata. Jednak. Dawid, oj, upadek, no. Szkoda Dawida. No niestety o medal jeszcze w tym roku nie powalczy. Może za 2 lata. Może jakiś medal, albo złoto nawet. To będzie. Jeszcze trzech z naszych Piotr Żyła. Numer 8. Życzymy ci dalekiego lotu. Skup się, skup się. Pociągnij, ciągnij, ciągnij. No. Ważne, żeby pociągnął. Padł. No i pozamiatane wszystkie dobre szanse. Trzech upadło, normalnie masakra. Stefan Króla. No. Do tych trzech imprez jeden dobry skok może zaważyć nieźle. Kolejny nieudany skok Polaka. I Kamil, ostatni z naszego Kamil. No, uda ci się, wierzymy w ciebie. Kamil Stok. No i... Co? Ważne. Ciągnij, Kamil. No, brawo, Kamil. Ale brawo, że będziesz w tej 33. Teraz patrzymy. No, i znowu nie będzie szans. Tylko czterech z naszych. No, na zakończenie, tylko czterech naszych odda dzisiaj pożegnalne skoki. Na szansę na ewentualny medal Rieck Yasai. Desman i Ryo Kobayashi. Już to też oczywiście mówię, może powalczyć o medal. Spoczynaj Jernej Danian, dwóch zawodników. Mamacko! No fajnie, dzięki Michel Halbe. Aleksander Zniszczo, 28. Ostatni skok w sezonie Olka. Leć tak na pożegnanie. Na pożegnanie. Olek Zniszczo, łapie metry. Łapie metry, lądował na wynogi. Ale brawo, Olek! No, przynajmniej jakieś tam punkty były. Kamil Stoch. Ostatni skok. Teraz skok po 30 miejscu. A może teraz będzie trochę. No, 30 miejsce jest zapewnione. No, oczywiście.
Kamil Stoch najlepszy z naszych w tym, gdzieś, w tym sezonie zakończy na 30 miejscu. Jeszcze upadek. Kamil, no ale to tak szapańsko. To będzie jeden punkt Konrad Jankowski. Szkoda. Ale to jest Konrad. Teraz Konrad, ostatni skok Konrada. Wyście metr było. Było zaliczone. A Konrad więc tego się cieszy, jak zakończy, ale będzie wspaniały! Wspaniale! Wspaniale! Nie myślałem, że będzie nowy rekord życiowy Konrada, ale brawo! No. 211 to skoczyłeś? Nie, no tak, skoczyłem. Tym. Chyba Konradem i chyba Kubą. Pięknie. I ostatni z naszych, Kuba Wolnosalni, skok Polaka. 260 metrów się wyprowadzi. Kuba na pożegnanie. Kuba ostatni skok. Kuba podniesie się. Brawo Kuba, brawo Kuba. No brawo, brawo za tą taką stabilność. No i piękny. Kuba 18. Ryo Kobayashi wygrywa Puchar Świata, medal. I Planica 7. Normalnie 11 wygranych Ryo Kobayashiego, niewyobrażalne. A tylko no, taka przewaga, no to no, naprawdę mierząca. Kamil Stoch 30. Tak to wygląda, proszę Państwa, Klemens Mrajka. O, Kuba Wolny 36. Jeszcze wygrał z Olkiem Niszczołem oraz, no Olek Niszczoł o punkt, wygrał z Klemensem Mrajką. Co tam, Polacy tak lecą pod rząd, egzekwo? No ja nie egzekwo. I Sabidzina Mumina w ostatni, tylko 24 punkty. To znowu ogólnie mógł być lepszy. No cóż. Tak to wyglądało, zakończyło się. No co? No i można powiedzieć koniec. Oficjalnie piszę sobie tu. Powiedz co zapisywać. A, zapisałam już. Brawo dla Ryoju. Drugi puchar z rzędu. Niesamowity. Niesamowity jestem skok. Teraz ten coś innego zrobi, słuchajcie. Puchar świata. Wszystko posuwamy tutaj. Wybierz zawodniko. Też. No co? No i teraz czas na puchar kontynentalny. Oczywiście. Też musimy skupić. U mnie tutaj ja patrzę. Biedali nie, że nie tyle. Kuba też nie. Kamil oczywiście, że nie. Konrad. O, Konrad pasuje. Klemens zresztą też. Maciek nie. Piotrek nie. Tomasz Pilch. No, ale ja nie mam Tomasza chyba Pilcha. Niestety nie mam Tomasza Pilcha. Co? Tylko cztery, tylko dwóch tych? Czy ja mam tylko dwójką skakać bez jaj? Bez jaj, ludzie. Łacie panie. To się nie opłaca tej serii robić, bo to, nie mam tyle ludzi. Nie mam tylu, słuchajcie, osób. No to co? No to? Wiecie, jak to robimy? To są osoby polskie mieliśmy. To wiecie co? To chyba czas, żeby właśnie powtórzyć. Zajmiemy się karierą zawodnika. Co by tu kurde zrobić? Ja nie wiem tego. A może jakieś puchary drużyny? Co? Pierwszy styczeń. O, Simba! To jest grudzień. Październik, ja bym musiał chyba wszystkie skoczy nie dać. Nowy rok. O, Simba! Tak, wie. O, ja chcę moje kurde urodzinki. Urodzinki, zobaczysz, masz tego Marta, mam urodziny. Łasylka. No, nie, ja chcę pozycję. Ja chcę kurde pozycję, jak to jest po prawdziwym puchar świata. To wiecie co zrobimy? Był już puchar świata na moim kanale, trener narodowy się właśnie zakończył. No to co, no to teraz? Może zrobimy. To chyba czas. Puchar kontynentalny się nie opłaca, bo nie mam zbyt wybór młodych wilków. Barek. Tak. Gdzie co zrobimy? Zrobimy
Na letni Grand Prix jeszcze jest za wcześnie, prawda? Jest za wcześnie. Nie ma co. Ale tylko ten też nie tego. Dobrze. A kliknij na chwilę ten przycisk Omena. Czekajcie. Nie włączę nic. Chcę zobaczyć, wiesz? Poczekajcie chwilę, potem. Nie raz wystarczy. I to lej. Na początku coś. Czekajcie chwilę. Czekaj, co to zostawię, będę wszystko widział. Jest już. Czekajcie chwilę. Trzyma się tylko polsko używa. A daj nagraję teraz. Nie zamykaj tego, nagraj od razu. Teraz to zobaczymy. Wiesz, jeszcze grał coś? Tak. No dobrze, bo chcę zobaczyć. No dobrze, moi drodzy, no to widzowie, to zrobimy parę drużynowy. Tylko, że będzie puchar, nie będzie sobie taki puchar drużynowy. To będzie puchar drużynowy, proszę Państwa, słabszych krajów. Nie skocznie, ja już to chcę usunąć. Muszę to usuwać już. Już mieliśmy. To sobie, a ja mam wszystkie na... Aha, bo mam wszystkie tego. No domyślny gracz. Fajnie, ja wiem, co możemy zrobić. Ale w ogóle fajnie, że mi Chińczyków dali, kurde. Chińczyków i nie tylko. Ucharych. No dobra, to Chiny. Estonia. Tabi Papel. On tu, moi drodzy, tam jego papela. Kevin Monsen, bardziej znany, Arti, Aigro i Martin. No. Tami Papel. Ja znam wszystko. Też ze stroje mi pasują. Teraz Estonia, Francja. Thomas Roger Dupland. Dobra. Matthias Stepp. I Jonathan Taylor. Okej, Francja. Kanada. Oczywiście. Dobra, Kanada, okej. Canada's Millions. Kazachstan. Dobra, weźmiemy tak nietypowo. Co? No weźmiemy. Czemu nie? Jak to sobie tymi ludźmi poskakać? Chcę sobie tym jednym poskakać szczególnie? No dobrze. No to Kazachstan chodzi. Jest brany. Korea Południowa. Wow, wow, wow. Nie mamy tych starych takich. Nie mamy tamtych. Nie mam tego młodego jednego. Cześć, Janczul. Ajajaj. Fajne ludzie. Rosja, nie bierzemy. Rumunia, oczywiście. No ja muszę to wziąć, kurde, ja muszę to wziąć. Oczywiście, że ja muszę to wziąć. Ludzie, ja muszę to wziąć. To się opłaca. No dobra, Rumunia, moi drodzy. Turcja, Turcja. Turcja, kurde. To egzotyczny kraj, ej. Egzotyczny kraj skokaneczarski. Tego gościa znam. No to Turcja. A USA nie, Włochy. Dobra, Włochy weźmiemy. Bo jest głowani Prezadola, to jest młody zadnik. Tylko on jest jako ten młody. Kurde. Reszta dobra, weźmiemy ich, bo ja tak chcę. To jest mój hatem. USA, no dobra, USA też. Bo USA jest akurat młoda, tak patrzę. Znaczy, aż taki młody to nie jest. Casey Larson. Kevin Bichner, oczywiście, że nie. Czekajcie, przerwa. Przerwa. Oszczędzanie na bezpieczeństwo w przyszłość. Tak, z tym, co
właśnie jest tylko moja do wykorzystania w przyszłości. Ale mogę ją też przekazać na wyższy. Dobra, widzowie, już jestem. Moi drodzy, No dobra, no to co, no to... Oha, Ukraina jeszcze. Tak. Dobrze mi się przypomniało. I zauważyłem. Bo by nie było Ukrainy. Mam Ukrainę. Ukraina. To ile mamy takich słabych krajów? Będzie fajne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chodźcie pani, no dobra, no to dawaj to. Nie, bo to jest taki słabszy. Puchar już nawet do słabszych tych. No dobrze, no to teraz skocznie. Rozpoczniemy w... Wiecie, gdzie rozpoczniemy? Rozpoczniemy sobie. Też klikam to. Walidujemy. No, walidujemy. Na małej skoczni. Później oczywiście. Bischofshofen. Mała i duża. Kupię dwa razy. Czy nie? Dobra, teraz moi drodzy, Lillehammer, nie Oberstdorf. Lillehammer. Dobra, nie wszystko będzie pojedynczo. To jest Saporero, Lachti, 10 konkursów, nie, ja muszę do jakiejś loty. Ale zanim na konkursy lotów. Fajnie. Jak ja to lubię. Dobra, damy Tauplitz i Planica. Nie, Planica nie chce ciągle. Albo nie, Planica będzie najpierw. Później będzie Tauplitz. I koniec chociaż nie. Nie, druga będzie Planica. Nie, jeszcze raz, czekajcie. Będzie tak. Oberstdorf. Nie. Dobra, tak. Oberstdorf. Planica. Podmitten. Trzeba się konkursów. Murdeczki. Lecimy z tym koksem. Teraz jak oddasz skok, to... A nie, patrzcie. Ja nie wszystkich zrobiłem. Czekajcie, ja jeszcze dwóch skoczków nie zrobiłem. A jednak, czekajcie. To jest Korea i Francja. Dobra, według pozycji, dobra. Ruszymy. Korea. O. Aha, o. Jeszcze ktoś? Jeszcze patrzyłam, pamiętam. Francję. Dzięki tato. Francja. No. Teraz możemy, kurde, grać. Oj, Jezu, nie. Dobra. Gramy, moi drodzy. Tu walipiemy. To są, to jest lista startowa. Cześć, przecież ja miałam wcześniej 12. Poczekajcie. Jeszcze coś mi tu kurde nie pasuje. Nie skocznie. Drużyny Konrad. Nie, myślałam, to było mi się przez chwilę, że... 11. Dobra.
to gramy. Zaczynamy. Ciekawe, jak ci słabsi zawodnicy co będą skakali. Oto lista startowa. Oczywiście 8 osób przechodzi. Już nasz aż 8 drużyn. Rozpoczyna Kurajcz. To niesamowite. Nie będę już tak czytał, bo trochę nie potrafię. Jak są nazywani, rozpoczyna Chińczyk, ładnie. Czekajcie. 8%, a to drugie? Zamknij to. Cyk. 9%. No to kolejnie. Davide Presadola, 98. Żona, to był właśnie rekord życiowy. Kurczę. Ale rekordziowy Davide Presadola jest o wiele dalszy. Dami Papel. Jego rekord życiowy to 100. To ogólnie 150 metrów. Ojojoj. Dami Papel. Tomasz Róż Duplan. On ma większy oczywiście rekord. On ma rekord 170 metrów. Ja oczywiście te rekordy zmyślam. Wow, ależ Tomasz teraz Duplan poszybował. Ale jednak przegrał. No kolejny. On ma rekord. Co to ten skoczek? 102 metry utkany na dzisiejszym treningu. Czy przepraszam, 101 100 metrów wygrał normalnie. To ostatnie Sokolenko. Jego rekord to zaś nie, znaczy o wiele wiem, on ma lepszy rekord. Oczywiście on ma rekord 162 metry. To znaczy 160. Dajmy 160. Teraz jednak ostatni, przedostatnie miejsce. Startujący obecnie Pucharze Świata. To ciekawe. Drużyna Kanady, która startowała u nas w Pucharze Świata. W trenerze narodowym. Piąte miejsce Wiktor Pasynik? Czy jakoś tak? Nie. O, ale mam tam Ukraina. Ukraińczyk, Ukraińczyk. Ukraińczyk, bardzo ładnie. Szkoda, że upadł. Oż, niestety, przedostatnie miejsce. USA, Andrew Urbun. Czy ktoś tam czeka? Piąty numer startowy. Oj. Wystraszył się. No i raczej tutaj będzie trudno teraz walczyć. USA, Turcja. Muhammad Afrykamir, czy jak tam się czyta? Nie umiem czytać po polsku. Łaj, 20. I nie pobaczę tutaj. Rumunia. W ogóle jego rekord życiowy tego pana to... Co ciekawa, 73 metry. No i nowy rekord życiowy, brawo. Brawo, 86. Przepraszam, miał rekord 72 metry. Brawo, nowy rekord. On ma za to rekord 93,5 metra. To jest rekord tego Koreańczyka. O, raczej rekordu życiowego nie będzie. A jednak był 96, brawo. Głowani Presadola. Nie wiem, ile on ma rekord. Ale właśnie prowadzą, bo to jednak nie są specyficzni outsiderzy. Chociaż Głowani Presadola. Oj, Głowani Presadola. Brat Dawida Presadola, lupa. No i teraz od prowadzenia. Kevin Monte. Nie wiem, jak to się dokładnie. A nie chcę czytać przymusem. No słaby Kevin Monte. Będę trzeba czytać Kevin Monte, dobra? Monse tam się czyta. Monse. Montes. Jezus. Matias Kornok. Nie umiem czytać, nie będę... Ja nie umiem tego czytać, ich imion, bo oni mają dziwne imiona i nazwiska. O matko. Drugie. Grało o dwa czosy. Bo. Nie wiem, jak to się czyta. Trzecia Korea. Jedna z lepszych krajów, jedni z faworytów do wygrania. Ale upadek, cześć. Gap Sapanów. Spona? Na panu nie wiem, jak to się czyta. Ale
ale bardzo ładnie. 100 metrów, ale drugie. Kanada. Zobaczmy. Piąte miejsce Kanadyjczyków. I takie lądowanie dziwne troszkę. Drugie. Ona nie jest chora? Jeden Mursiak? Nie wiem. Ślubu ma Ukraina. Na razie mają zapewniony awans. No już ładnie stop. Niezły, 95 metrów. Michael Gleiser. On nie ma krótkiego kordu. On w swojej karierze wykraczał 100 metrów, nie 95. Nie dużo zawodnicy. Cieszę go kontu. To nawet tam słaby z Michaela Zdena. Z panem. Abyrek Demir? Co? Nie wiem, jak to się dotyczy. Reprezentant Turcji na 10, ale bardzo ładna próba. Tylko leci na konkurs. Coś tam, nie wiem. To? O, krzywa wybicia. No to by niestety nie zaszło się wybrać, ale ogólnie nie zadlepić. Czekajcie, która już jest? Ła, 41! Ja muszę zaraz kończyć. Dobra, szybciej, skoczkowie. Chiny prowadzą. Lichano? Chano? Nie wiem. No, ale ten zawodnik już popsuł. Ten zawodnik nie ma dobrej dyspozycji. Sebastian Coloredo. 8 miejsce Włoch. No. Byli liderami, ale spadli na 8. Nie ma tak łatwo. Ale już ładny skoczek Sebastian Coloredo. Pierwsze miejsce. Artiago. 10 reprezentacja Estonii. No, ładnie. Pól prasem. Dla jego praca jest na 4. Oj, ale popsuł. Pal prasem. Matko, 4. Soul Choi, to jest na odwrót napisane. Choi Soul. Jak oni to napisali? 6 miejsce Korei. O, słabo, nie będzie pierwsze. 4 dopiero, 300 punktów. Sabir Januminow, Kazachstan na 3. Pięknie, z prawą Muminek, ale jest się zaskoczyła. Ma TF Subkop? Jak? Nie wiem, jak to się... Drugi miejsce dla Kanady. Podnieśli się. Ale to ładnie. Ardi Vaskul. Łatwe. 7 Ukraina utrzymuje się. Ajajaj, słaby. Słaby, raczej spadnie. 90. Casey Larson, znany zawodnik, 11, jednak ostatni synek USA. Pierwszy, drugi, też Michaela Glazera nie wyszedł. No, Casey Larson też sobie zbyt nie radzi, no, tutaj raczej USA będzie ostatnia. Turcja. Samet Karta. Karta? Karta? Co? Na nazwisko ma Karta? Nie rozumiem tego. No, Turcja. Turcja wyrasta ładnie, bo ładny skok i raczej tu się podniosą o wiele. Daniel Kaciana? Nie wiem. Bo taki trochę i on jeszcze po rumuński nie rozumiem. Ale teraz. Które, proszę państwa, trzecie, brawo, podniesie się. Kazachstan prowadzi, ostatnia runda. Gong? Co to jest? Jejku, co oni mają za te imiona i nazwiska? 8 Chińczycy, no. Słabsze skoki już, a teraz ładnie tak, muszą bić się, żeby jednak się zakwalifikować. Włochy, Alex Insam. Jeden chyba najlepszy zawodnik. Chyba dzisiejszego zawodów. Ależ Alex Insam pops. No i raczej Włochów nie zobaczyłem z tej nowej. Matki Nome. Na 6 miejscu Estończycy.
A było na 10 przed ostatnim, czy Martinome potwierdzi to, zobaczymy. No, jestem 4 literami, ale nie muszę się kwalifikować. Czy no tam Rio. I tak teraz jest teraz ostatnia, czy on może jeszcze da, stawi tą 8, nie? Chociaż może, ale raczej nie zobaczymy Francję. Coś ją czuł. No i Korea, czy coś się wydarzy? Ostatni skok. Jezu! No to niestety nie udało się Korei. Ostatnia. No i szkoda, bo będą raczej na ostatni. Ale Francja może jednak, wiecie, Sergii Tkaczenko 77 metrów, żeby prowadzić. Łatwo odległy Sergii Tkaczenko. Bardziej skasowany, no. On jednak jest niby w tym gronie jeden z najlepszych sportów. On jest drugi palek się i sam je. No ale brawo. Kanada Mackenzie Bytels. Mackenzie Bytels też jeden z lepszych. Kanada druga, czy uspają po pierwszej rundzie podium? Mackenzie Boyd, Klaus, może, przecież Klaus mogłoby troszkę dalej. Witali Kalniczenko, Ukraińcy jednak, czy właśnie on potwierdzi to? On to zrobi dzisiaj. Czy on da Ukrainie awans? Oj, on może nie dać Ukrainie awansu. A nie, da. Nadal cię podniosą. Kevin Bickner, albo nie. Kevin Bickner, teraz walka. Kevin Bickner. Musi daleko skoczyć, może jeszcze ewentualnie wejdą. Stacja USA, no ładnie, tylko... No nie no. Chociaż czekajmy. A nie, mają szansę. Turcja, Patraf, Idra i po co? Co? Ale nie, teraz zauważyłem jednak chyba się dostaną reprezentację. Ło, matko. Zepsuł. I są. I ostatni skok. Rumuńczyk, Hunor, Paskara. Co? Nie rozumiem. Ostatni skok pierwszej serii. Ajojoj. Nieźle. I trzecie miejsce. Nie kwalifikuje się Francja. Jednak się im nie udało. Choć Tomasz Duplan bardzo ładnie pierwszy skoczył. Później Włochy, Korea. Te trzy kraje się żegnają. Udało się USA dostać. Pierwsza runda należy do Kazachstanu. Kolejna runda. Chiny. Na szóstym miejscu. Oni rozpoczynali dzisiaj całe zawody. No trzecia edycja takich młodych zawodów. No. Tym razem właśnie te kraje się znowu trafiły. Tam Tavi Papel, upadek pierwszej serii, ale wstał, przyszedł na tą serię finałową. Ale ja ich nie pokazał. Tavi Papel. No, szkoda. 67 pół metra konstancji na suflanki. Ładny skok. No, jo, ale sobie nie poradził. Mogą stracić. 69. 100 metrów, nie, to jednak mają przewagę trochę Kazachstan, reprezentacja Kazachstanu nad Kanadą. 100 metrów tutaj Kanadyjczyka, ale on może skoczy. On chyba... Nie, za blisko. Wiktor Pasycek? Pasynik? Jakoś tak. Upadek pierwszej serii, Ukraina na piąty. Ale bardzo ładny, daleki skok. Brawo. Trzecie miejsce, Adref Urwan? Nie, jak to się czyta, ale... No, siódme miejsce reprezentacji USA awansowała. No, przez chwilę nadział trochę... Zawsze skupić pierwszej serii. Ale to jednak ten występ może nie być. Nie wiem, czy wspomniałem przez reprezentanta USA. Teraz Turcja, która... Tylko ostatnia drużyna weszła do serii finałowej, bo była ósma. Tylko 8 drużyn się kwalifikuje. O, jeden, zepsuł. Szkoda.
Rumunia. Rumunia na trzecim. Ciekawe by było jakby awans, jakby zostali się na podium. Ojojoj! O Boże. O Boże święta. Nie, wstał na szczęście. Dobrze, dobrze. Tu, jaka to? Co? Co to jest? Druga runda. Chińczycy na czwartym. Patrzę. O podium. Brawo! Ale skok. Najlepszy skok serii finałowy. Kevin Monte. Monte. Szósta Estonia. Estonii się udało awansować, a jak skoczy Kevin Monte. Dalej czy tutaj? Dalej. Gep Safanow? Chyba tak to się przeda. Miał 100 metrów. Kazachstan na pierwszym, kraj jest na pierwszym, co on zrobi? No, miał blisko tą linię. To w zakątku K, ale krócej w pierwszej rundzie. Niger Rahun, co? Rahun? Nie wiem. Kanadyjczycy na drugim przegrywają, troszkę przegrywają, ale mogą chyba teraz wygrać. I wygrać. Teraz wygrałem z Kazachstanem. Jerów Mursiak. Kazachstan na trzecim, przepraszam, Ukraina na trzecim miejscu, pierwszy 495 metrów Ukraińczyka, a teraz dalej ładowano. Prawo 100. Michael Glazer. Nieźle w pierwszej serii, ale no jednak mogło być trochę dalej. Siódme USA utrzymali się. Było to po pierwszej rundzie. Ciągnie Michael Glazer, no dalej. Tak, dalej, o metr. Ale jednak Michael Glazer się dziś nie popisał. Szóste miejsce, Turcja. Ambirek Demitr. Ambirek? To to akurat da się czytać. Cię na ostatnim. O matko. Spóźnił reprezentant. Siódma. Rumunia. Andrei Fo... coś. Nie czytam tego. Prawie 100 metrów pierwszej serii. Rumunia spadła na piąte. Szkoda, ale... oj, kolejny upadek. Rumuńczyka i spadł. Spadł. Fatalnie Rumunia. Z trzeciego na przedostatnie. I trzecia runda. Likanku? Nie wiem. Czwarte miejsce reprezentacji Chin. Jeszcze się biją o to trzecie miejsce. No, ale taki nie wiem, czy to coś pomoże. Artiagro, ale był bardzo ładny. Artiagro. Estonia na piątym miejscu. Arti Aigro, pięknie, ale upadek. No i trochę się zepsuło. Zabijan Muminu, bardzo pięknie. Bardzo skok serii pierwszej, jednak spadli na drugie. Zabijan Muminu pomoże. Pomóg Zabijan Muminu. Nie wiem, co się z nim dzieje. Coś niesamowitego, on jest niesamowity. Nie wiem, co się w ogóle z nim dzieje, przecież to jest słaby zawodnik. Słabsza liga drużynowa. A jednak jakoś udaje się. Kanada. Pokonali Kazachstan. Są liderami. Czy teraz przegrają ten skok? Tak, przegrali. Oczywiście. Przegrali z Kazachstanem. I Ardivaskul. A tak, i Ukraińcy na trzecim. Będą się... więc właśnie o tą lokatę tutaj raczej łomatko, a jednak może nawet Chińczykom pomoże. Bardzo właśnie dla nich dobrze. Casey Larson. Jednak jeszcze. Podniesie się o jedno miejsce reprezentacja USA. Leci. Ładny skok Caseyego Larsona. Piąte miejsce i Turcja. I ostatnia? Nie, jeszcze nie. Samet Karta. Samet Karta, chyba. Ci Karta, ale daleko skoczy. Cud. Rumunia. Daniel. Cudne miejsce na Rumunii. Przedostatnio spali z trzeciego miejsca. Może on coś, nie? Ojojoj! Rumunia, same upadki w tej serii finałowej. Niesamowite. No i... ostatnia runda. Runda ostatnią. Uwaga, losuj nam. Hunor Paskaras. Mamy jedynym
Rumuniem, który ustanie nowe. Pierwsze miejsce, ale tutaj raczej będą ostatnie miejsce. Turcja, 88,5 metra. Tak jest identyczne, można powiedzieć, trochę jak Austria. Reprezentacja Austrii, siódme miejsce dla Turcji. Turcja będzie pierwsza. Ty, ale chciałem to oglądać jeszcze wcześniej. Martinonne. No ten kabaret, ale to jest umyja. Marti! Brawo! Brawo, Marti! Kevin Michnel. I czy reprezentacja USA będzie się biła o połową piątkę w dzisiejszym konkursie, w pierwszym konkursie, w tej edycji słabszej rangi drużynowego? Pierwsze miejsce będzie, oczywiście, że będzie. Witalij Kaniliczenko. Czy on postara się Ukrainie dać podium? No jak oczywiście reprezentant skoczek nie zepsuje, to o. No niestety, chyba nie. Na razie są piesi, ale bardzo blisko, 86,5 metra. Tylko i Gonga chyba, żeby Chińczycy znaleźli się na podium. No oczywiście, że się na nim znajdą. Na spokojnie, piękny skok. Pierwsze miejsce. No ale to no, i Ukraina będzie czwarta. Szkoda tylko skoku Adriana Vaskur. Tylko. Mackenzie Boyd Klaus i teraz walka. Kanada versus Kazachstan. Co zrobi Klaus? Oj, Klaus! Zobaczymy. Klaus, to. I Sergiej Tkaczenko, 97,5 metra. Powiem, nie każdy taką prawie 100 metrów. Można sobie spokojnie skoczyć, chociaż. I teraz będziemy czekać. Wygrali Kazachstan. Kazachstan wygrywa dzisiejsze zawody. O ile? No nie, no o jeden punkt. Nie wiem, kto obniżnie się. Chyba o punkt dosłownie, o punkt wygrali. No cóż, takie życie. Wygląda to bardzo ładnie. Kazachstan liderami. To są właśnie nasza klasyfikacja. Jeszcze 12 konkursów do końca. Tej słabszej ligi pucharu. Naszego tutaj pięknego pucharu. Taka trochę koalicja flag jest w Rumunii i Francji. Czemu? Bo tam jest... Pierwsze jest... ta niebieska barwa, a na ostatniej czerwona. To jest właśnie raz. Ale bardzo ładnie. No dobrze. Kolejny konkurs. Wybiszą sobie na małej skoczni, ale to w następnym odcinku, więc ostatni skok dzisiejszego live'a. On trwał dzisiaj bardzo długo. Kończyliśmy nasz piękny, naganny łomot. O mój Boże! Nie, jeszcze raz, przepraszam. Jeszcze raz. Teraz już na pewno ostatni skok. Ładne wybicie, ładne i ładny skok za punkt konstrukcyjny. Dobra, więc mam nadzieję, że się właśnie to podoba. Bardzo was proszę o zostawienie łapeczki w górę, o subskrybowanie mojego kanału, bo jest łapeczka, się nam jeszcze nam. Do zobaczenia. Elo, pa i cześć. Pa, pa, widzowie. Elo, wina. Dobra.